Witajcie. Zanim zacznę rozpisywać budżet, najpierw fundusze celowe. Dlaczego tak? Dlatego, że fundusze celowe są to wydatki, które nadejdą w najbliższym czasie lub które chcemy wydać, o tak? Które chcemy wydać i które będą. I to są wydatki, które mogą utopić wasz budżet, wasze finanse. Czyli to są wydatki, które są duże. Z angielskiego nazywa się to shrinking funds. Jak przetłumaczyłam to na język polski za pomocą wujka Google'a, to są utopione fundusze. Dlaczego utopione fundusze? Nie bardzo tego rozumiałam, o co chodzi z tymi utopionymi funduszami. Przy czym rozumiałam ideę całego tego shrinking funds. Dlatego, że ten duży wydatek może całkiem skutecznie utopić wasz budżet, o tak, na dany miesiąc, w miesiącu, w którym taki wydatek nadejdzie. Co może być takim wydatkiem? Święta. Słuchajcie, święta, czy wielkanocne, czy bożonarodzeniowe są co roku. To są wydatki, które poniesiemy. Prezenty na Boże Narodzenie wiemy, że będą w grudniu. Dlaczego nie odkładać już teraz? Chociaż dopiero święta się skończyły. Wtedy odkładamy małą kwotę, a jak przychodzi grudzień, no to mamy sporą pulę pieniędzy na to, żeby kupić prezenty, czy przygotować święta, jedzenie na święta, czy dekoracje, czy inne różne rzeczy. Wiecie, zazwyczaj to jest tak, że nadchodzi listopad, wiecie, wszystkich świętych, nadchodzi listopad i jest wow, kurczę, za miesiąc święta. Ale hello, święta są co roku. Dokładnie o tej samej porze. Podobnie, jeżeli ktoś ma dzieci, jest wyprawką do szkoły. Przychodzi sierpień, kurczę, za miesiąc dzieci idą do szkoły. Skąd ja na to wezmę? I to właśnie z tym modelem, gdzie nagle rodzic budzi się w sierpniu, że za miesiąc dziecko wraca do szkoły. Spotykam się dość często. Ja sama dzieci nie posiadam, ale moi znajomi właśnie często się budzą w sierpniu, jeszcze czasem w lipcu, jeszcze jak w lipcu się obudzi, to jeszcze jest dobrze, bo ten budżet na wyprawkę do szkoły może rozdzielić na 2 miesiące. Czy na przykład urodziny. Chcemy podarować coś większego, droższy prezent, więc też można to zrobić. Ja wam pokażę, jak to funkcjonuje u mnie. Jak to odkładać? O tak. I teraz tak. Czyli co to są takie wydatki celowe? A, czy wakacje? Chcemy wyjechać na wakacje, co roku chcemy wyjechać na wakacje, więc co, w miesiącu, w którym chcemy wyjechać na wakacje, się budzimy, że no, nie stać nas na to i co, bierzemy kredyt? No nie, to tak nie działa. Dlatego ja już właśnie zbieram te 5 złotówki, mam przeznaczone wszystkie nadpłaty, które wynikają z opłat za mieszkanie, też przeznaczam na wyjazd na wakacje, a oprócz tego jeszcze do tego dochodzi specjalny właśnie fundusz wakacyjny, gdzie zbieram sobie pieniądze na wakacje. W tym roku, czy ubezpieczenie, tak? Ubezpieczenie samochodu, mieszkania nie jest takie drogie, ubezpieczenie mieszkania nie jest takie drogie, ale ubezpieczenie samochodu jest dość sporym wydatkiem. Fakt, można to rozłożyć na kilka rat. Ja staram się płacić w całości. To też jest duża kwota, więc też na to ubezpieczenie zbieram cały czas, więc jest ok. Czy na przykład remont mieszkania, czy tak jak chcę kupić nowe auto. I teraz tak. Święta, ubezpieczenie, wakacje to jest różnie, ale urodziny. Ubezpieczenie, dokładnie wiemy, jaką kwotę przyjdzie nam zapłacić. Mniej więcej, tak? Możemy sobie wyliczyć kalkulatorem. Możemy też założyć sumę, którą płaciliśmy w zeszłym roku i ją odkładać, czy święta, czy urodziny. I teraz tak, sobie napiszemy fundusz celowy. Fundusz celowy. I teraz tak, ja mam fundusz celowy święta. Urodziny. Urodziny mam 3. Koty mi szaleją. Urodziny mam 3. I teraz wyjaśnię wam też na przykład na takim składanym funduszu, czyli takim urodzinowym. Mam 3 urodziny, jedne. Urodziny drugie i urodziny trzecie, wakacje. Czy wakacje nie sobie odpuszczę,
ale dobra. Te trzy myślę, że starczą. Cztery. I teraz tak. Albo odkładamy pewną kwotę. Tak jak ja chcę, tak jak ja zbieram na nowe auto, zbieram konkretną kwotę i dopiero jak osiągnę kwotę, za którą ja będę mogła sobie kupić samochód, dopiero te pieniądze sobie wydam. Może to być, nie wiem, rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat. Nie określa mnie data, jeżeli chodzi o nowe auto. Ale wszystkie pozostałe, czy wakacje, czy święta, czy ubezpieczenie, mają swoją konkretną datę, kiedy to jest. Czyli święta są w grudniu, tak? Grudzień 2021. Urodziny. Pierwsze urodziny są w marcu, czyli to będzie 6.03.2021. Drugie urodziny są w kwietniu i to będzie 5.04.2021. Trzecie urodziny są w listopadzie i to będzie 7.11.2021. I teraz tak, liczymy sobie, czy zakładamy, ile chcemy wydać na te święta. Na przykład na prezenty dla każdego członka rodziny. U mnie jest tych członków rodziny trzech, chcę wydać po 150 zł. Czyli 150 zł na jedną osobę chcę tyle wydać. 150, moment, światło odbija. 150 zł razy 3 to się równa 450 zł. Czyli ja chcę na grudzień mieć 450 zł. Na urodziny dla każdego członka rodziny też chcę wydać po 150 zł. Ja wiem, teraz mówię o wydatkach, mogę mówić o wydatkach szczapy, wy te sumy możecie ułożyć więcej. I teraz tak, jeżeli chodzi o święta, rozpisałam się jak... Jeżeli chodzi o święta, o tą sumę, tak? 450 zł chcę mieć na grudzień. Do grudnia mamy 12 miesięcy, czyli 450 zł dzielimy na 12 i mamy kwotę, którą musimy odłożyć co miesiąc, czyli 37,50 groszy. 37,50 groszy to jest kwota, którą musimy odłożyć co miesiąc, żebyśmy uzyskali tą kwotę na koniec roku. Czyli wiecie, 450 zł wydać z pensji grudniowej, a niecałe 40 zł odkładać co miesiąc, to jest mało. To nie jest duży wydatek. Myślę, że będzie nam łatwiej właśnie odkładać te niecałe 40 zł miesięcznie, czy nawet 30, czy 40, to już sobie możecie zaokrąglić, czy na przykład 35. Bo możecie też zrobić tak, że na przykład możecie odkładać 35 razy 12 i wyjdzie Wam 420 zł na koniec roku. Czyli też całkiem ładna kwota, za którą też możecie kupić całkiem spoko prezenty. Mówię, w zależności od tego, co chcecie kupić. Jak to jest z urodzinami? Napiszemy urodziny pierwsze, drugie, trzecie. Tutaj sprawa ma się trochę inaczej. Dlatego, że tak, pierwsze urodziny ja wypłatę mam 10. Czyli pierwsze urodziny, prezent na pierwsze urodziny nie wydam z marcowej wypłaty, bo mnie po prostu na to nie będzie stać. Muszę wydać na to z wcześniejszych dwóch wypłat. Czyli mamy dwa miesiące. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rozpisałam sobie rok. Czyli ja, żeby odłożyć te 150 zł, muszę je odłożyć w ciągu dwóch miesięcy, tak? Ponieważ w marcu nie zrealizuję tego. Prezent muszę kupić oczywiście wcześniej, tak? Czyli przed wypłatą. Wypłatę mam 10, więc te 150 zł muszę podzielić na 2. Czyli 150 podzielić na 2. Czyli 75 zł muszę odłożyć przez dwa kolejne miesiące. Wezmę inne pisadło, żeby Wam się nie zdawało. Czyli 75 zł muszę odłożyć przez dwa kolejne miesiące. Drugie urodziny wypadają w kwietniu, czyli to są też przed moją wypłatą.
czyli ja nie wydam tych pieniędzy, nie, z kwietniowej wypłaty nie jestem w stanie kupić prezentu dodatkowo, tak, odłożyć w kwietniu, czyli muszę odłożyć te pieniądze w ciągu 3 miesięcy, tak, czyli styczeń, luty, marzec, bo w kwietniu przed wypłatą ja już muszę to zrealizować, muszę mieć te pieniądze, czyli mam 3 wypłaty, czyli 150 podzielić na 3. I to się równa po 50 zł. Czyli przez 3 kolejne miesiące muszę odkładać po 50 zł. I teraz tak, następne urodziny są dopiero w listopadzie. I też będą przed moją wypłatą. Ja wiem, sama sobie będę kupowała prezent. Nie, to tak nie działa. Po prostu, jak już mówiłam wcześniej, mój budżet jest taki, że my z mężem mamy kieszonkowe, a wszystkie pieniądze są pieniędzmi wspólnymi i razem gospodarujemy całą kwotą, którą uzyskujemy. Czy mąż, czy ja. Wszystkie pieniądze są pieniędzmi wspólnymi, więc nie ma problemu, żebym ja z mojej pensji kupowała mu prezent i on o tym wiedział, czy się dokładał do tego prezentu, czy na odwrót. Ponieważ pieniądze są wspólne i zakładamy, że taką kwotę przeznaczamy na prezent. I teraz tak, 150 zł, znowu, tutaj mam nie 11 miesięcy, bo znowu wypłata będzie, urodziny będą przed moją wypłatą, czyli mamy 10 miesięcy na odłożenie 150 zł. I teraz zobaczcie, 150 zł podzielić przez 10 miesięcy, to wychodzą pieniądze tego typu, 15 zł. Powiedzcie, czy idąc do sklepu 15 zł wydajecie sobie od tak, tak? Kupicie sobie napój, bułkę, chipsy czy jakąś czekoladę i 15 zł Wam znikło z kieszeni. Więc przez te 11 miesięcy, 10 miesięcy, ja spokojnie mogę sobie odłożyć te 15 zł. Ponieważ fundusz ten urodzinowy założyłam dopiero w tym roku, te kwoty pierwsze no będą dużymi kwotami. Ale jeżeli na przykład miną te urodziny, tak, i ja dalej chcę mieć te 150 zł na następne urodziny, to będę znowu odkładać już po 15 zł, czy nawet mniej. Ponieważ 150 zł podzielić na 12, to jest tylko 12,50, tak? Czyli mogę odkładać po 12 zł, albo po 15, albo 12,50, moment, 12,50, albo po 12, albo nawet po 13, jak tam będzie, czy po 13. W ten sposób. I teraz tak, w pierwszych tych 2 miesiącach mój fundusz urodzinowy będzie spory. Dlatego, że przez pierwsze 2 miesiące muszę tak dodać 75, żebyście widzieli, 75 plus 50 plus 15, czyli to jest 140 zł. I tak będę musiała płacić przez 2 pierwsze miesiące. Potem ta kwota się zmienia, tak? Czyli w styczniu muszę zapłacić 140. W lutym też muszę zapłacić 140, tak? W marcu już mogę płacić mniej, bo w marcu mogę zapłacić, potem mi wychodzi 12,50, moment, 12,50 plus 50 plus 15. Już wychodzi kwota 77,50. W marcu wychodzi 77,50. Ale teraz zobaczcie, co się dzieje w kwietniu. W kwietniu mam do zapłacenia tylko 12,50 plus 12,50 plus 15. Czyli tylko 40 zł od kwietnia. I tak już będzie do następnego roku. W listopadzie będzie to 12,50 plus 12,50 plus 12,50, czyli od listopada ja będę płaciła tylko 37,50. Muszę przesunąć. Tylko 30, przepraszam, nie mieszczę się. Tylko 37,50
na fundusz urodzinowy. Czyli jest to naprawdę, ta kwota się zmniejsza, mówię, te pierwsze dwa miesiące, trzy miesiące będą trudne, dlatego że dopiero w tym roku postanowiłam odkładać na fundusz urodzinowy. Ale jeżeli Wy też dopiero zaczynacie, wiecie, jest jeszcze czas, tak? Podobnie z wakacjami. Nie wiem, ile kosztuje wyprawka szkolna. Powiedzmy, przypuszczam, jakieś 600 zł, jakieś 600 zł musicie wydać na wyprawkę szkolną, tak? Mur beton. Te 600 zł książki, zeszyty, nie zeszyty, jakieś mundurki szkolne, jeżeli dziecko jest w wieku młodszym i potrzebuje mundurek szkolny. Te 600 zł wydacie na pewno. Podzielcie sobie to przez 8 miesięcy. We wrześniu nie liczycie, bo dziecko już we wrześniu musi mieć te pieniądze. Podzielcie sobie to na 8 miesięcy i zobaczcie, 75 zł miesięcznie odkładacie. Odkładacie 75 zł miesięcznie i macie budżet na 600 zł budżet w sierpniu, żeby mieć na wyprawkę szkolną. I właśnie po to są fundusze celowe. Ja mam swoje fundusze celowe już gdzieś tam ustalone, jak co i jak sobie odkładam, ale na czym właśnie to polega. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jak ja to robię, jak to działa, jak działają takie fundusze celowe. I potem w swoim budżecie te fundusze celowe oczywiście sobie sumujecie wszystkie i odkładacie. Potem jest tylko kwestia tego, czy robicie to zanim rozdzielicie budżet na wydatki nieregularne, czy po tych wydatkach nieregularnych. Ale to o tym będzie mowa w następnej części. Do zobaczenia, cześć.